Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam, jak przeprowadzić w całości akwarium na nowe miejsce. Oczywiście im akwarium jest mniejsze, tym jest łatwiej. Mamy 10-litrową kostkę pod pachę i fru! Mamy 20-litrową kostkę, to pod dwie pachy, no nie, nie bardzo, po co nam dwa kawałki? To też da radę to przenieść. Na kanale jest film, jak żeśmy z Chopanem przenosili 112 litrów do szkoły. Użyliśmy tam takiej małej palety, żeby było można to zestawić. I przenieść na nowe miejsce. To jest wtedy turbo super bezpieczna opcja. Czyli do przenosi naszego akwarium będziemy przenosić kieleskarium. Monomal raptem 72 litry. Samemu od biedy dałbym radę, ale wiecie, we dwójkę, jednak raźniej mi się coś wyśliźnie. Nie ma sekturacji i nieszczęście gotowe, więc pomoże mi kolega. I jak to zrobimy? Spuścimy 4 piąte wody. Zostawimy jedną piątą wody, żeby te ryby nam tam nie wyschły. Rośliny przykryjemy papierem, zwilżymy, żeby też nie wyschły podczas transportu. To nie będzie długa podróż, góra 15 minut. E, palety nie mamy niestety takiej małej, byłaby najbezpieczniejsza taka turbo opcja. Ale mam coś innego, słuchajcie. Mam tu moją taką grubą matę, na której cuduję na stole różne rzeczy robię. Ja ją sobie dotnę na wymiar akwarium, to jest 60 na 40 przykleję taśmą dwustronną do spodu akwarium. Mam nadzieję, że dno nie pęknie. Żeby można było to akwarium, wiecie, jak nosząc, postawić na innym miejscu niż szafka typu, nie wiem, chodnik brukowy, który może nie być zbyt równy i żeby nie było nieszczęścia. E, co nam jeszcze jest potrzebne? Oprócz tego, że przyjaciel do pomocy lub przyjaciółka. E, albo paletka, albo taka mata, karimata, Eee, to jeszcze, słuchajcie, potrzebujemy jakieś baniaki na wodę. No bo, jak tu wywalimy 4 piąte wody, zaniesiemy na nowe miejsce i załadujemy z kranu 4 wody, no może być niefajnie dla tych ryb. Więc przynajmniej jeden baniak 20-litrowy ja sobie pożyczę z śmiela, spuszczę 20 litrów wody do tego baniaka, to będzie ta sama woda, doleje się, to już będzie ponad pół. No to będzie przy okazji 50-lub tam 60% podmianka. Nic złego nie powinno się stać. No to co, ja dopijam kawę. Przebieram się w ciuchy robocze, bo jestem dopiero co po robocie. No i fryzurę muszę poprawić, bo coś zarosłem normalnie. Także zapraszam serdecznie na film. Słuchajcie, udało mi się znaleźć oryginalny kartonik, więc przykleimy go taśmą dwustronną do tej mojej grubej maty. Oczywiście myślałem, że mam więcej tej taśmy, okazało się, że mam całe 30 cm. Super. Ale to ma być wiecie po to, żeby nie odpadło i się trzymało. Oczywiście rozerwało się w połowie, no bo przecież nie mogło się odkleić w całości, nie? Więc ja tu dobre 3 minuty z tym walczyłem, ale się w końcu udało. Czyli grubą matę przyklejamy do kartonika. I będziemy mieć zabezpieczenie szyby od dołu, no i rogi, rogi są najważniejsze, wiecie, łatwo to można zawsze puknąć i stłuc baniaczek. No dobra, lampę, lampę sobie odłączymy, nie będziemy przecież jej przewozić na baniaku. No i słuchajcie, niby taka mała szafka, a mandżuru w środku cała masa, tak komputer. Listwa Fifirifi, jakieś pokarmy dla kirysków, uzdatniacze. No każdy też ma pewnie w szafce całą tonę manżuru. Butra CO2, tutaj przybory do golenia. Cała tona rzeczy dobra. Jest. No to co, spuszczamy wodę. Słuchajcie, wody zeszły trzy wiaderka 20-litrowe, czyli do wywalenia 60 litrów wody. Jedno wiaderko zostało. Przela, przelane, przewiezione, przelane do baniaka takiego 20-litrowego po wodzie. po wodzie słonej, I gotowej, więc są takie fajne baniaki jednej polskiej firmy do przewożenia. Nie i zostało tam może, słuchajcie, z 10 litrów wody z tym akwarium. No, kieryski wariują cała ekipa. Patrzcie, co tam się dzieje. No, nie mogą się nawet obrócić. Oczywiście rurki paskudne, brudne. Miałem je przy serwisie umyć, ale nie było serwisu. Zrobimy to potem. Dobrze, filtr był z boku. To został zabrany. No, sonda Pechanie, nie znalazłem zatyczki, więc została tylko zamoczona, żeby nie wyschła. No i teraz papier, żeby nam te rośliny, które są bez wody, nie wyschły, więc tylko papier zwilżony zwykłą wodą. Jest i kolega Marcin. Wiecie, to jest lekkie, nie? Ale tak jak mówiłem, w pojedynkę ciężko, ciężko się drzwi otwiera, ciężko się manewruje, tak zawsze jest asekuracja. We dwójkę na pewnie dużo bezpieczniej niż w pojedynkę. Dobra, akwarium jest. Teraz trzeba jeszcze tam zabezpieczyć. Mam resztki tej... Ech, tej... Boże, skleroza nie boli. Maty. Szafka leciutka, to to wiecie, jedną ręką można podnieść, no ale znowu we dwójkę lepiej. Szafka poleciała pierwsza, drugi akwarium, ujęcie z klatki schodowej. No jak ktoś ma szeroką klatkę lub windę, to nie ma problemu. Tu widzicie stare budownictwo. Klatka wąska, ale przy takim małym zbiorniku się udało. No i jest nasz pojazd, słuchajcie kombi, kombi się zawsze przyda, Zgraj, trąbi zespół kombi, wszystko można przewieźć, nie? fotele złożone, szafka wrzucona i spokojnie nam akwarium się zmieści, nawet myślę, że tu bez problemu by 80 weszła, chociaż ja tym Golfem przewodziłem 80 kiedyś, no 80 na 50 wchodzi spokojnie pionowo, niestety jak chciał większe akwarium, no, to muszę mieć większy samochód. Dobra, zapakowało. Zapakowane i teraz zamykamy tylnią szybę i bum, i zbita. Taki był film z pralką kiedyś. Udało się. Dzięki pomocy Marcina trochę się spociłem, Jestem już do ciężkiej pracy. Zobaczcie, ile mamy manżuru. Mam nadzieję, że dojedzie w jednym kawałku. Szczególnie Kiriśniaki. Kiriśniaki, pitaki. No dobra, mamy 15 minut drogi. To dzida. Ciekawe, czy filtr przeżyje. wątpię. No tak, jak człowiek pracuje umysłowo, to zobaczcie, jak się spocił całe plecy mokre, a mimo na dworze 20 stopni, nie? A ja mokry, jakbym, no nie wiem, wagon węgla przerzucił. No tak, już jest, jak się pracuje głową, a nie ręcoma. Dobra, tutaj ustawiam, żeby było równo. Oczywiście nie chce mi się. Przesunęła mi się mata, i tu musiałem rzeźbić. Ale to patrzcie, jakie to jest lekkie, jakie to jest kurcie delikatne. Ja to bym przydrutował, przy, przyśrubował do ściany, bo to się rusza. A tu z lewej strony identyczny zestaw, czyli identyczny fabryczny. E, taki jest akurat do sprzedaży. na no, Eliksie się wystawiony, bo mi za dużo tych akwarii nie stać mi normalnie. Prąd za drogi. Nie, no śmieję się, akurat to nie jest mi potrzebne, więc po prostu sprzedaję. Dobra, zabieramy, zabieramy w wodę. Papier, wyciskamy. Patrzę, czy tam jakiś kirysek się nie ususzył, nikt, żadnych strat. Dobra, sonda od pH ma być wilgotna, żeby nie wyschła, żeby nie była do kubła. No już mogłem, wiecie, wyczyścić te rurki, a nie takie brudne, zaglonione instalować. Ja przynajmniej się nie stukły, bo to akryl wyczyszczę za tydzień przy pierwszym serwisie. Teraz tylko na szybko trzeba uruchomić, słuchajcie, bo filtr jakieś 20 minut jest bez wody. To była szybka akcja bydgoskiej policji, więc żeby nam bakterie w środku nie wyprowadziły się na inny świat, szybciutko zalewamy, odpalamy, żeby no po prostu filtra nie... żeby biologia nam nie padła, żeby nie trzeba było go startować od nowa, nie? Zakwity pierwotniaków, inne cuda, dobra, przy, przykładamy, cacy, pięknie, już Cezeron jak zwykle jęzorem musi pomóc, bo bo tak nie idzie robota. Jest i turbopompka Zenona 2400 przepływ do napełniania. Przecież nie będę teraz wiaderek z wodą przelewał jak jakiś gamon, nie? Dobra, woda się leje, mamy podlewanego anubiasa. Ktoś się śmiałem, ktoś w komentarzach powiedział, że to jest żabienica. Nie, to jest duży anubias. Okej, okay, nalewamy tą wodę. Przy okazji no prąd pompa potrzebna. Lampa niech się świeci, żebyście lepiej widzieli. Tak, tutaj jeszcze zwilżam ten mech. Patrzcie, jak on rośnie, jak durny. Właśnie wczoraj wywaliłem 3 czwarte tego mchu. I mikrozorium 2 trzecie. Także akwarium jest już czyste. No Na filmie tego nie będzie, ale może przy okazji kiedyś Wam pokażę, jak to wygląda. A też to bardzo szybko rośnie. Dobra, sonda zainstalowana, CO2 zainstalowane. Filtr działa, wszystko jest jak trzeba. Termometr, bo nie mam tu jeszcze wisi, więc termometr i mam internetowy, więc potrzebuję klasyczne rozwiązanie. Ja mam tu wodę, słuchajcie, na 22 stopnie, zero glona, styka. Yy, no, oczywiście piasek się przesunął, więc tutaj paczką do piasku rozsypuję go w miarę równo, chociaż kieryski tak go przekopią tą lewą stronę, po prostu tam jest do dna wykopane. One tam się kotują i przekopują, no ale dobra. Jest, słuchajcie, to jest pierwszy dzień. Kiryski pochowane, widać tylko otoski. A że jedzą już coś szyby, więc chyba przeżyły przeprowadzkę ale kirysków jest tu ze 30 teraz i nie ma ani jednego, słuchajcie. One nawet nie wylazły na drugi dzień, ale ja mam na nie sposób. Dodałem tabletkę, patrzcie. No, dać im żarcie, to wylecą wszystkie łącznie z krewetkami. O, kirysek z tyłu, dobra. Tabletka jest, rybki jedzą, żadnych strat. Słuchajcie, no bardzo prosto się to przenosi, szczególnie, że to nie jest duży zbiornik. Jak byłby większy, byłby problem. Trzeba by było na to jakieś palecie, żeby nam dno nie pękło. Ważna jest ta woda, żebyście sobie nie wszystko wylali od razu do kanału, tylko zostawili część tej wody do ponownego użycia. No po pierwsze, ekologia, i po drugie dbamy o dobre samopoczucie naszych podopiecznych. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Rurki oczywiście wyczyszczę przy kolejnym serwisie. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!